Często dyskutowanym tematem są pieniądze, które przeznaczane są na remont różnych kościelnych zabytków. Temat funduszów kościelnych, temat pieniędzy w kościele jest w ogóle tematem, który zajmuje niejedną dyskusję w zakładach pracy, w rodzinach, w różnych środowiskach. Ale trzeba powiedzieć, że środki, które otrzymuje Kościół, przeznaczane są na remonty zabytków. Za moimi plecami katedra czy muzeum diecezjalne, które nabrało nowego piękna, nowego kształtu. Niebawem też nastąpi jego otwarcie. To tylko niektóre świadectwa tego, na co Kościół przeznacza otrzymywane pieniądze. Na temat Muzeum Diecezjalnego magazyn katolicki z pewnością poświęci oddzielny odcinek, ale dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa, naszych widzów, na spojrzenie na remont obiektu, który znajduje się 50 km za Włocławkiem, jest to Kłodawa, gdzie znajduje się pokarmelicki kościół i obiekt klasztorny, w swoim czasie zupełnie zniszczony, można powiedzieć, znajdujący się w stanie takim, który kazał wątpić, czy ewentualnie będzie nadawał się dalej do użytku. To, co tam zrobiono dzięki właśnie przeznaczanym środkom, wskazuje, że Kościół zawsze dbał o dziedzictwo kulturowe Polski, dbał o dziedzictwo kulturowe narodu, a jednocześnie też dbając i wkładając różne fundusze w odnawianie zabytków, tak naprawdę przyczynia się do tego, że to, co zostaje, zostaje jako dziedzictwo wiary i kultury na następne pokolenia. Być może planując różne wyjazdy za miasto, wycieczki, szukanie ciekawych miejsc na mapie w okolicy Włocławka, znajdzie się u Państwa kiedyś także i Kłodawa, której piękno nie wiąże się tylko i wyłącznie ze słynną kopalnią soli, ale teraz także z odnowionym, cudownie wręcz odnowionym obiektem poklasztornym. Zapraszam do obejrzenia materiału, który pokaże to dzieło i jednocześnie pozwoli uzmysłowić, w jaki sposób Kościół realizuje podjęte plany i wykorzystuje otrzymywane środki materialne. Pierwsze historyczne wzmianki o świątyni w Kłodawie sięgają XI wieku. Według tradycji i zapisów kronikarskich pierwszy chrześcijański przybytek wzniósł w Kłodawie Władysław Herman. Władysław Jagiełło wyniósł w 1429 roku kościół kłodawski do godności kolegiaty zakonnej i oddał go kanonikom regularnym lateraneńskim. Z kolei w XVII wieku zapadła decyzja o budowie nowego kościoła i klasztoru ojców karmelitów. Fundacja tego klasztoru była w 1623 roku z Poznania. Przybyli tu ojcowie z parafii Bożego Ciała przy ulicy Łąkowej obecnie w Poznaniu. Ten kościół też tam istnieje. I stamtąd właśnie ta fundacja tutaj osiadła. W Kłodawie był kościół parafialny kolegiata świętego Idziego, więc nie byli proboszczami, tylko jako klasztor ten obiekt funkcjonował. Do wojen napoleońskich parafia była w kolegiacie świętego Idziego. Kiedy tutaj nastąpiła kasata klasztoru, w zasadzie w 1878 roku przeniesiono parafię do istniejącego tu budynku po zakonie ojców karmelitów i od tego czasu parafia tutaj funkcjonuje w tych obiektach. Przyszedłem tutaj, miałem dekret księdza biskupa, ówczesnego księdza biskupa Muszyńskiego, późniejszego biskupa Gniezna i prymasa. On wtedy przyszedł tutaj na biskupa do Włocławka i ja dostałem od niego dekret z dniem 1 lipca 1988 rok.
kiedy mnie tu kierował, to znał na tyle już parafię Kłodawa, że jest bardzo zniszczona. Przez dziesięciolecia tu się nic nie działo. Jeżeli już, to były tylko zewnętrzne malowania, czyli przykrywały brud, przykrywały różne niedociągnięcia. Tutaj okropnie wilgoć się rozwijała. No między innymi dlatego, że podziemia były zasypane częściowo. Nie było naturalnego wietrzenia. To wszystko powodowało, że narastało zagrożenie. To zagrożenie było widoczne od dawna, ale też nie było działań takich, które by temu zapobiegły. Zaczęliśmy od jednego skrzydła klasztoru, bo był bardzo zniszczony. Wszystkie były zniszczone, ale ten był wyjątkowo, i dachy, i kominy, wszystko się rozsypywało. I tam mieszkali właśnie w tym skrzydle księża wikariusze, więc zacząłem od remontu tego skrzydła, żeby mieli jakieś warunki możliwe do mieszkania. Później dwie wieże kościoła, nad prezbiterium dach, później nawa główna, nawy boczne. I zaczęliśmy remont kolejnego skrzydła, tego, w którym się teraz znajdujemy, północnego. W najgorszym stanie było to skrzydło klasztoru, które jest w tej chwili za mną. Praktycznie tam zostaliśmy tylko gołe ściany. Nie było stropów, nie było żadnych tynków, nie było żadnych instalacji, więc tamto skrzydło praktycznie musieliśmy jak gdyby odbudowywać od zera. Na parterze, tu gdzie są teraz te piękne okna wychodzące tam na plac zewnętrzny, tam była straż pożarna. Były duże takie obie wrota, którymi wyjeżdżały wozy strażackie. Również na piętrze tegoż budynku była sala kinowa. Urzekł mnie ten obieg. Mimo zniszczenia, kiedy wszedłem do kościoła, odczułem taki klimat modlitwy, jakiegoś takiego namaszczenia, bym powiedział. Może to też całe wieki, dziedzictwo Karmelu, ojców i tak dalej. Obieg wymodlony, przemodlony. Ale wszystko było bardzo zniszczone. Począwszy od dachów, poprzez ściany, kościół bardzo zaniedbany. No widok był okropny. I na początku w zasadzie to nie wiadomo było, od czego zaczynać. Projekt renowacji polegał na przeprowadzeniu kompleksowych prac budowlano-konserwatorskich przy zabytkowym zespole klasztornym w Kłodawie, w skład którego wchodzą kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz klasztor, który obecnie służy jako pomieszczenia parafialne. Kościół oraz klasztor wraz z wyposażeniem są wpisane do rejestru zabytków. Prace renowacyjne w kościele obejmowały rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych, w tym zwiększenie nośności konstrukcji sklepienia kościoła, remont chóru muzycznego, zabezpieczenie przeciwwilgotnościowe, wymianę zasolonych i zawilgoconych tynków, wymianę zdegradowanej posadzki, wykonanie ogrzewania podłogowego, konserwację elementów wystroju i wyposażenia. Remont w klasztorze obejmował skrzydło północne i wschodnie. Poza tym wzmocniono fundamenty klasztoru, osuszono i odsolono pomieszczenia na parterze, wykonano kanały osuszające wzdłuż murów obwodowych klasztoru, położono instalację przeciwwłamaniową i przeciwpożarową, odrestaurowano elewację, naprawiono mury ogrodzenia i wymieniono bramy oraz furtki. Projekt pozwolił na zabezpieczenie cennego obiektu dziedzictwa kulturowego przed degradacją, a także poprzez przywrócenie mu świetności pozwoli na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wschodniej Wielkopolski. W ramach projektu Program Prac Konserwatorskich Elementów Wystroju i Wyposażenia Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kłodawie pracami konserwatorskimi objęto ołtarz boczny z nawy północnej pod wezwaniem Opatrzności Bożej,
obraz Święty Kazimierz z drugiej połowy XVII wieku, obraz Opatrzność Boża wraz ze srebrną koszulką z połowy XVIII wieku, ołtarz boczny z Nawy Południowej pod wezwaniem Świętego Józefa, obraz Święty Józef z XVIII wieku, obraz Święty Jan Chrzciciel z XIX wieku, XVIII-wieczny prospekt organowy, XVIII-wieczną ambonę w kształcie łodzi, stację Drogi Krzyżowej, rzeźbę biskupa Karmelita z fasady kościoła, sztukaterię, w tym m.in. zacheuszki rokokowe, malowidła ścienne, polichromie i wyprawy ścian oraz sklepień i figurę Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej z placu przed kościołem. Roboty były trochę skomplikowane, ponieważ musieliśmy odbudowywać sklepienia. Sklepienia były w bardzo złym stanie, dosłownie były takie, że pod naszymi nogami, w naszych rękach one się rozpadały, więc one zostały w całości odbudowane jak gdyby od nowa. Nawy boczne, sklepienia tych naw bocznych były spękane w bardzo wielu miejscach, czego pierwotnie nie można było stwierdzić aż tak dokładnie. Dlatego należało użyć takich materiałów i zabezpieczeń, które wyeliminują te naprężenia, które tam powstawały. I to było bardzo dużo pracy przy tych sklepieniach. I podobnie wyglądała sprawa przy sklepieniu głównym w nawie głównej, gdzie były dwa potężne spękania. Czasami niektóre rzeczy nas zaskakiwały, chociażby mogę wspomnieć tutaj, bo to była jedna z większych robót, jeżeli chodzi o główne sklepienie kościoła. Musieliśmy wzmocnić to sklepienie. Żeby wzmocnić to sklepienie z Włoch, sprowadzaliśmy specjalną siatkę z włókna szklanego. Przy zastosowaniu tej siatki musieliśmy się sporo natrudzić. To był też ogromny koszt finansowy, bo to był element, który kosztował prawie 500 000 zł. Tego nie widać tak gołym okiem, ale to był element niezbędny do wykonania, żeby w ogóle ten kościół mógł przez następne 100 lat stać. Ponieważ gdybyśmy tego nie wykonali, to zagrażało bezpieczeństwu pielgrzymów, mieszkańców, ludzi, którzy by się w kościele modlili. Udało nam się właśnie odsłonić fajne sklepienia, na których były jeszcze śladowe ilości jakichś tam malunków. To, żeśmy przedstawili konserwatorom, oni się tym zajęli. Dzisiaj można efekt tego tam oglądać i podziwiać. Z malowidłem była szczególna sytuacja. Z oryginału zachowało się raptem kilka kresek, bardzo niewiele. Wiedzieliśmy tylko, że jest kilka postaci i przypuszczaliśmy, że to są te, które podczas kolejnych renowacji były powtarzane. Niemniej jednak musieliśmy to malowidło dopasować do wnętrza. Stąd też posunęliśmy się do pewnego rodzaju estetyzacji, zachowując ilość osób w przedstawieniu czy konkretne postacie świętych, jakie są teraz na malowidle przedstawione. I musimy rozumieć jakby przekaz teologiczny, ideologiczny czasu baroku w zdobnictwie. Tutaj panuje niebywały przepych, bo takie były potrzeby duchowe, ale też i stylistyczne, które tego czasu płynęły z całej Europy także do nas. To jeszcze się działo w pewnej atmosferze innej niż w tej chwili, bo świątynie były ciemne, oświetlane tylko światłem świec, prawda? Stąd te barwy musiały być jaskrawe. W tej chwili my mamy światła, walimy tymi żarówkami, gdzie się da i jak się da. W związku z czym jest inne otoczenie, inne realia w stosunku do idei, jaka przyświecała w gotyku twórcom tego dzieła. My próbujemy się z tym zmagać. Najtrudniejszą sprawą to jest ustalenie pierwotnej kolorystyki i to ustalenie tego, co zostało bezpowrotnie albo w dużej mierze zatarte i dociekamy wówczas, jak ten obiekt wyglądał w okresie przed konserwacją, żebyśmy wiedzieli, jakich wytycznych konserwatorskich musimy tutaj się trzymać, żeby wiernie ten obiekt przywrócić do świetności. Ale jednocześnie musimy znać stare traktaty, stare technologie, drążyć je, jak to było wykonywane, bo bez znawstwa sposobu, technik i technologii wykonania materiałów, podłoży, elementów dekoracyjnych, malarskich, złoconych z tamtych czasów, nie będziemy umieli pomóc temu obiektowi, wprowadzając nowe, współczesne środki. One muszą się podporządkować
tej zabytkowej materii. Przyjęliśmy taką zasadę, że przywracamy to, co było na początku, żeby wnętrze kościoła było możliwe spójne. I na dobrą sprawę, mimo gruntownego rozpoznania, nikt tak do końca nie jest w stanie powiedzieć, jaki będzie efekt ostateczny. To wszystko jest cały czas niespodzianką aż do zakończenia prac. Kiedy wreszcie po zestawieniu wszystkich elementów ukazuje się efekt. Nasza praca bardzo często kojarzy nam się z pracą detektywa, kiedy dochodzimy i do dokumentów, i do źródeł, i do ludzi bardzo często, którzy coś pamiętają. I bardzo często, jeżeli to są kościoły, to prosimy księży, albo sami wchodzimy na ambonę i prosimy wiernych, żeby sobie może poszukali zdjęć z danego kościółka, z danego elementu kościoła, prawda? Może jakieś stare zdjęcia, coś podpowie. Bardzo często, czyli rodzaj kwerendy, też jest naszą powinnością. Owszem, niekiedy, mimo tego, że staramy się możliwie dokładnie odszukać ślady tego, jak zdobienia wyglądały, niekiedy trzeba się domyślać albo posiłkować się analogiami, że na przykład w jednym miejscu było zdobienie wykonane w taki sposób, więc domyślamy się, że pewnie było tak i w drugim. Niekiedy w tym przypadku te ołtarze były tak zniszczone, że z warstwy oryginalnej zachowało się bardzo niewiele, a te miejsca, w których udało się odnaleźć ten oryginał, traktowaliśmy szczególnie, starając się jak najwięcej odsłonić, odkryć, żeby mieć jasne podstawy do tego, żeby móc zrekonstruować zdobienia w tych miejscach, gdzie tego w ogóle nie było. Mamy taką potrzebę wykonywania swojego dzieła konserwatorskiego na wiele lat, na wiele dziesiątków lat, prawda? Że to musi być trwałe, powinno być trwałe. To w ślad za tym muszą to być środki najwyższej jakości. Czyli one nie mogą być tanie. My sięgamy po techniki, technologie stosowane w medycynie, ale też i bierzemy pewne materiały, sposoby ich użycia, na przykład z technologii NASA, gdzie to, co się dzieje w kosmosie, musi zachowywać niebywałą trwałość. Lakierów ochronnych, które stosuje się na przykład w Formule pierwszej, gdzie te samochody wyścigowe muszą mieć lakiery niebywale trwałe i odporne na warunki atmosferyczne, na wiatr, na piasek, bo to są ogromne szybko. Więc szukamy takich ekstremalnych technologii w naszej przemyśle, prawda, szeroko rozumianym, które wypadają jako najtrwalsze, najbardziej odporne. W najgorszym stanie były oba ołtarze boczne, które praktycznie w znacznej części ich struktura była zagrzebiona i zaatakowana przez owady, wymagała wymiany, no i długotrwałej pracy. Zbudowane w Kłodawie powstały częściowo na początku XVIII wieku, biorąc pod uwagę szafę organową. Wnętrze instrumentu jest nowsze i pochodzi z początku XX wieku i zostało zbudowane przez firmę Komorowski Pietrzak, wywodzącą się z zakładu Dominika Biernackiego z Włocławka. Prace, które były konieczne do przeprowadzenia, żeby przywrócić dawną sprawność tego instrumentu, polegały na kompletnym demontażu całego mechanizmu instrumentu, przeprowadzeniu gruntownych prac konserwacyjnych, wymianie zniszczonych elementów drewnianych, które na kołatek poczynił takie spustoszenie, że trzeba było wymienić z tego względu przede wszystkim, żeby przywrócić brzmienie, bo rolę wzmacniacza w organach pełni drewno. Czyli trzeba było wymienić najbardziej zniszczone piszczałki drewniane, zastępując je takimi samymi wykonanymi z takiego samego materiału, z takiego samego drewna, wymianie membran, elementów skórzanych i wszystkich uszczelnień wiatrownic, renowacji piszczałek prospektowych,
remoncie kapitalnemu całego mechanizmu sterującego organami, czyli kontuaru, przywrócenie prawidłowej intonacji, czyli nadanie odpowiedniej barwy i siły poszczególnym głosom organów i strojeniu całości instrumentu. Wszystkie elementy zostały dodatkowo zakonserwowane i zaimpregnowane odpowiednimi środkami owadobójczymi, co pozwoli przedłużyć żywotność instrumentu o kolejne kilkadziesiąt lat. Ja pamiętam ten kościół sprzed remontu. Ściany były w zasadzie pokryte białą farbą, to się mówi złamaną bielą. Była to chromatyczna, jednostronna warstwa i detal architektoniczny nie był uwypuklony. Teraz, oczywiście wcześniej kilkakrotnie bywałem tutaj na kontroli, ale teraz, kiedy są zamontowane stalle, ołtarze boczne, po renowacji są organy, położona polichromia, zdjęte są przede wszystkim rusztowania, robi to niesamowite wrażenie. Osiągnęliśmy, wydaje mi się, sukces, dlatego że wszystko to, co w tej chwili oglądamy, to jest jakby powtórzenie tej pierwotnej kolorystyki, która tutaj miała miejsce, łącznie ze złoceniami na ścianach, na elementach sztukatorskich poprzez zabytki ruchome. Przepiękna ambona, która tutaj jest jakby tym akcentem tego całego wnętrza, jakby nas utwierdza w przekonaniu, że no, barok tu zaistniał w tej bardzo takiej swojej bogatej formie. I ambona tutaj jest tym spięciem jakby całości tych naszych prac, dlatego że ołtarze boczne są w nawach bocznych, one są widoczne tylko w części transeptu, natomiast ambona pięknie nam się tutaj jawi, demonstruje w nawie głównej. No i kunszt wykonania tej ambony jest rzeczywiście na najwyższym poziomie. Jest różnica kolosalna. Nie mówię już o zaciekach na suficie, ponieważ no, dach przeciekał w wielu miejscach, o przykrytych ścianach z wałami różnych farb, jakimi malowano po drodze ten kościół, kiedy dokonywano renowacji, takich pośpiesznych, pobieżnych. W tej chwili kościół wygląda zupełnie inaczej. Stał się wspaniałą świątynią i ten gotyk, który tutaj widać w stallach, głównym ołtarzu, w ołtarzach bocznych i w ogóle w wystroju całej świątyni, dopiero w tej chwili nabrał odpowiednich walorów i odpowiedniego wyrazu. Uważam, że to jest zupełnie inna świątynia, można by tak w cudzysłowie powiedzieć, chociaż ta sama. Wszyscy wierzymy, że naród to jest ci, co byli, ci, co są i ci, co przyjdą po nas. Naszym obowiązkiem jest, żeby przenieść to dziedzictwo dla następnych pokoleń. Projekt zakłada także powołanie na terenie parafii Muzeum Miasta i Parafii. W na razie skromnych zbiorach muzealnych znajdują się jednak prawdziwe skarby, m.in. najcenniejszy zabytek, XVI-wieczna rzeźba świętej Anny Samotrzeciej oraz kielich z 1707 roku i mapa Kłodawy z 1826 roku. Już Jan Długosz w swoich kronikach ubolewał, że pleban kolegiaty w Tumie pod Łęczycą zamurował romański portal, czyli nie każdy właściciel obiektu potrafi odpowiednio obchodzić się z zabytkiem. Czyli już w XV wieku, mamy taki przykład w źródłach pisanych, nie każdy potrafił zadbać o zabytek. I teraz, przekładając to na język czy na czasy współczesne XXI wieku, nie każdy proboszcz, jeżeli mówimy o obiekcie sakralnym, czy budynek, zamek, jeżeli chodzi o obiekty świeckie, potrafi dobrze opiekować się nim. No mam taką satysfakcję, że tyle żeśmy dokonali dzięki też ofiarności parafian niewątpliwie. Bo dotacje otrzymaliśmy dopiero teraz, jakby do tych prac, które teraz zostały w tym projekcie jakoś zamknięte. Natomiast dotychczas to z tych ofiar wiernych, także wierni też musieli się troszeczkę, że tak powiem, spiąć, żeby to wszystko powstało. Jest to wielka zasługa
obecnego proboszcza, który tak jak nikt dotąd oddał się tym zajęciom i tej pasji renowacji całego obiektu i wszelkimi siłami starał się doprowadzić to do końca. Ja myślę, że ogromne, ważne wydarzenie w tym dziele i to, że się zmieniło, było przyjście tu księdza proboszcza, który rozpoczął bardzo intensywne działania i mimo bardzo wielu trudności, które trwają do dzisiaj, nigdy nie przestał szukać możliwości. To był pierwszy ważny element, a drugi, to trzeba to powiedzieć wyraźnie, to było wejście Polski do Unii Europejskiej. Bo przecież ten kościół wymagał tak ogromnych pieniędzy, tak precyzyjnego działania specjalistów różnej dziedziny, że parafianie chyba bardzo długo by sobie nie poradzili, jeżeli w ogóle. Wejście Polski do Unii, możliwość sięgnięcia po środki europejskie otworzyły te możliwości i myśmy tutaj przecież z tego skorzystali. Nie chwaląc się, za mnie ten remont się zaczął. No co prawda trwa już 24 lata, nie? Jak będzie, jak Pan Bóg pozwoli, to srebrny jubileusz właśnie w przyszłym roku pobytu w parafii pierwszej mojej. To jest moja pierwsza placówka proboszczowska, jak to mówią, pierwsza miłość. W pierwszej placówce zostawia się najwięcej. Całe serce. Okres, który teraz przeżywamy, to okres zwykły, ale temu okresowi liturgicznemu przyświeca święto ofiarowania Pańskiego, w tradycji polskiej zwane Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Jest to święto, które było obchodzone już w Kościele w IV wieku. W IX wieku natomiast chrześcijanie zaczęli do świątyń przynosić świece, znak Chrystusa. Dzisiaj także przychodzimy w tym czasie razem z Józefem i z Maryją, którzy ofiarowują Jezusa całemu światu, nie tylko w świątyni jerozolimskiej. Dzisiaj razem ze świętą rodziną pragniemy ofiarować to, co my mamy najcenniejsze, nasze życie, nasze serca. W tym czasie właśnie 2 lutego obchodzimy w Polsce Dzień Życia Konsekrowanego. Dzień modlitw za tych, którzy całe swoje życie poświęcili Panu Bogu. Modlimy się za braci i siostry zakonne. Uroczystości centralne poświęcone życiu konsekrowanemu odbędą się w piątek wieczorem u ojców Franciszkanów i w sobotę, 2 lutego, u ojców Marianów w Licheniu. W sobotę, 2 lutego, o godzinie 17:30 w sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapłana, męczennika, odbędą się uroczystości poświęcone błogosławionemu Janowi Pawłowi II, papieżowi. Ojcowie Pocieszyciele z Getsemani organizują takie wieczory papieskie raz w miesiącu, w soboty. I właśnie w tę sobotę wieczorem, jak powiedziałem, o 17:30
odbędzie się właśnie uroczysta Eucharystia połączona z inscenizacją właśnie związaną z pontyfikatem błogosławionego Jana Pawła II oraz wystawa poświęcona temu naszemu wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do Nazaretu, powiedział w synagodze: dziś wypełniło się pismo, któreście słyszeli. Wszyscy przytakiwali mu i dziwili się słowom, które wypowiadał, i mówili: czyż nie jest to syn Józefa? Wtedy powiedział do nich: z pewnością przypomnijcie mi to przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże tutaj, w swojej ojczyźnie, tych rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I dodał: zapewniam was, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo zostało zamknięte na 3 lata i 6 miesięcy, tak iż w całym kraju nastał wielki głód. A do żadnej z nich Eliasz nie został posłany, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, ale żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. Zerwali się, wyrzucili go z miasta i, chcąc go strącić w przepaść, wyprowadzili na szczyt góry, na której ich miasto było zbudowane. Lecz Jezus przeszedł pomiędzy nimi i oddalił się stamtąd. Ten tekst w relacji świętego Łukasza jest kontynuacją Ewangelii z poprzedniej niedzieli. Jezus przebywa w Nazarecie wśród swoich znajomych, wśród swoich ziomków. Siada w świątyni, bierze do ręki fragment księgi proroka Izajasza i czyta te słowa, odnosząc bezpośrednio do siebie. Jednak mieszkańcy Nazaretu nie dostrzegają w nim Syna Bożego. Widzą w nim tylko i wyłącznie Jezusa jako Syna Cieśli, jako Syna Maryi, tego, którego znali od dziecka. Tak słuchając tej dzisiejszej Ewangelii, zastanawiam się, czego zabrakło mieszkańcom Nazaretu. Pewnie wiary. Tomasz Merton w jednej ze swoich książek napisał, że wierzyć to znaczy pozwolić przychodzić Panu Bogu, kiedy chce i jak chce. Pozwolić przychodzić Panu Bogu, kiedy chce i jak chce. Bóg przychodzi do nas właśnie w Jezusie. Nie tylko jako w osobie historycznej, która żyła 2000 lat temu, ale w Jezusie jako tym najpiękniejszym słowu, które Bóg wypowiada do człowieka, w którym jest pełnia zbawienia. W Jezusie, który jest Synem Bożym. I wiary potrzeba, aby dostrzec właśnie w Jezusie kogoś więcej niż tylko Syna Cieśli. Wiara sprawia, że rzeczywistość z jednowymiarowej staje się bardzo głęboką, staje się kolorową, staje się rzeczywistością, która ma sens, ma znaczenie. Wierzyć, to znaczy pozwolić przychodzić Panu Bogu w Jezusie.